Dzisiaj spróbujemy zrobić taką pierwszą część w naszej serii muchowej. Pokażemy zestaw do kręcenia much. Później oczywiście będzie filmik o tym, jak fizycznie kręcić te muchy, morskie muchy. No, a dzisiaj po prostu pokażemy Wam, co jest potrzebne do tego, żeby rozpocząć swoją zabawę w kręcenie much. Arku, ty masz firmę, która zajmuje się kręceniem much, sprzedażą tych much. Dokładnie. Powiedz trzy słowa o tym. Razem z żoną jesteśmy właścicielami i twórcami firmy Tuchola. Mhm. Tuchola to sztuczne muchy, materiały powoli wprowadzamy muchowe, no i haki duńskiej firmy Arex. Głównie muchy wykonuje moja żona Agnieszka, ja jestem tutaj szefem całego zamieszania. Agnieszka tutaj robi nieprzeciętnie fajne muchy. Wygrała parę, wygrała parę razy w konkursie jednym, w takiej fajnej gazecie angielskiej. Dziewczyna wie, co robi, jeżeli chodzi ogólnie o kręcenie much. Co potrzebujemy, żeby tak troszeczkę też budżetowo wejść w ten światek kręcenia much? Przede wszystkim będzie nam potrzebne imadło. Słyszałem o przypadkach stosowania imadeł przemysłowych, ale to naprawdę nie działa, bo szczęki muszą być odpowiednio mniejsze. Mhm. Więc imadło koszt kilkadziesiąt złotych do kilku tysięcy, jak zwykle w tej branży. Generalnie jest potrzebne imadło, co jeszcze? Na pewno jakieś narzędzia. Podstawowymi narzędziami do wykonywania much, bardzo ważnymi, są nożyczki. Bez ostrych nożyczek nic się nie zrobi. Tu od razu uczulam na to, że nożyczki nie lubią upadać. Jak nożyczki upadną, no to jest śmierć nożyczek. O tym pewnie nie jeden fryzjer akurat może powiedzieć. Fajne, precyzyjne nożyczki. Jest kilka firm, które się specjalizują właśnie w nożyczkach do suchych much. Potem jest takie coś, co się nazywa finisher. Bo jak już mamy nitkę, bo no muchę głównie się kręci nicią, tą nitkę trzeba jakoś zakończyć, do tego służy finisher. Wygląda strasznie, ale jest bardzo prosty w obsłudze, co mam nadzieję będzie kiedyś okazja zaprezentować. To jest finisher. Czyli tak, imadło, nożyczki ostre i niezbyt duże, finisher. To są tanie rzeczy. O ile za nożyczki trzeba dać kilkadziesiąt złotych, nie wiem, może 100, to finisher to jest kwestia 15-20. Fajne, customowe robi facet z Pomorza, robił, bo już się ich pozbył, no to one kosztowały kilkadziesiąt. Agnieszka właśnie nimi kręci, jej ulubione. Ja mam takie zwykłe firmy włoskiej Stonfo, bardzo fajne. Nić na czymś musi być. Potrzebna jest nawijarka tak zwana. No i tak wygląda nawijarka, zwana bobinką. To jest uchwyt nici, żebyśmy po prostu w ręku nie mieli tej nici. Nie polecam nawlekarek. Ludzie czasem kupują nawlekarki, żeby tu przez tą rureczkę nić się przedostała. Można zniszczyć każdą najlepszą bobinkę. Czyli nie nawlekarka, a po prostu trzeba ucelować nitką do rureczki. Nic zaciągnąć, na wietrze to nie będzie proste, w pomieszczeniu jest o wiele prostsze. I wtedy działa. Czyli nożyczki, finisher, nawijarka, imadło, pinceta. Przydaje się pinceta, penseta do drobnych elementów. Nie jest to absolutnie kluczowe, ale ułatwia życie, jeżeli mamy mniejszy element. Z ważnych rzeczy też na pewno będzie to szczypce do jeżynek. Ja mam tu takie fajne, fikuśne na sprężynce. O to chodzi, że w jednym z odcinków mówiłem o jeżynce. Kiedy kręcimy piórkiem dookoła albo jakimś elementem, to będzie coś, co jest o wiele drobniejsze, taka pinceta, którą możemy jeździć dookoła. Coś, co nam przytrzyma piórko. Czyli szczypce do jeżynek. Jakiś taki czocher, bo jak robimy dubbing, mówiłem o dubbingu, to jest jakiś materiał naturalny, syntetyczny, który idzie na tłów muchy. Warto go wyczesać, żeby krewetka miała te włochy, odnóża, te włoski. To taka wyczesywarka, to akurat jest ze sklepu kosmetycznego, że to nie jest drugi element. Z fajnych, potrzebnych rzeczy igła. Zwykła igła do nałożenia porcji lakieru na główkę muchy, czyli element, który ją zakańcza. I w zasadzie myślę, jeszcze spojrzę tu na ten, no taki przyborniczek. Nie głupia rzecz, można go zrobić, żeby było śmieszniej. Taki sam zrobiła moja żona, więc przyborniczek. To jest akurat firmy, która już nie istnieje, ale Aga go skopiowała w 100%, że... Fajna akcja. Przyjechałem z wyjazdu kilkodniowego, okazało się, że no, żona się nudziła, zrobiła taki przybornik. Są też duże, one się nazywają benchami wtedy, to się nazywa mini bench. Jest przydatne, żeby sobie różne nici, których potem jest multum, druciki, umieścić, czyli taki przyborniczek. I to jest wszystko. Nie ma dużo narzędzi, to nie jest drogie, ale to jest bardzo czasochłonne. I na początku trzeba
Przed czym bym przestrzegał, to przed robieniem zbyt skomplikowanych wzorów, bo ludzie zobaczą w katalogu jakąś super wyczesaną muchę, a potem jest, ojej, nie wyszło. Warto się nauczyć elementów. Tak jak mówiliśmy, mucha składa się z podstaw pewnych, zawsze powtarzalnych elementów. Jeżeli dobrze nie opanujemy przywiązania ogonka, nie zrobimy dobrze dalszej części muchy. I to jest jakieś to jest lakiery? Tak, jest tu taki, faktycznie o lakierze nie wspomniałem, z takiej chemii muchowej. Najczęściej są to zwykłe, to są takie lakiery, które zabezpieczają nam nić. Kiedyś używano szelaku, teraz najczęściej są już po prostu, ja nawet nie wiem, co to jest za lakier. Jest jeden, w zasadzie są dwie firmy, które to robią, Veniard i Hens. Ja o wiele bardziej wolę Veniarda, czyli taki lakier, raczej bym nie polecał superglue, ani w sensie dla wzmocnienia konstrukcji muchy, gdzieś w poszczególnych etapach tak, ale dla zabezpieczenia nici coś lepszego, coś, co nie zbieleje, jak cyjanoakryl ma w zwyczaju. Używa się też na przykład lakierów UV. Ale to jest już inna inszość, to już jest kolejny etap. Taki lakier do zakończenia nici. Dobra, no mamy haczyk, ale musimy coś na ten haczyk napleść, nałożyć. Jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o te wszystkie dziwne piórka? One są naturalne? Jak materiały, tak. Materiały generalnie dzielimy na syntetyki i na materiały sztuczne. Pióra są zdecydowanie materiałami naturalnymi. Tutaj osadzę haczyk, żeby sobie tak był. I wracamy do piór. No, tu takich typu, ponieważ jesteśmy w morskiej TV, no to chciałem pokazać morskie pióra. Dlaczego one są morskie? To nie dlatego, że ptak żyje w morzu, jest morskim kogutem. Ale są kolory bardziej odważne, jak na przykład taki, lub są zdecydowanie większe, bo do małej suchej muszki to piórko będzie miało o wiele krótsze promienie. Tutaj jest już trochę więcej puchu, większy rozmiar, no bo muchy większe, no i zdecydowanie żywsze kolory, na przykład taki róż do Polar Magnusa, którego pokazywaliśmy w jednym odcinku, o, takie pióreczko. Pióra, ten kolor na przykład się nazywa Grizzly. Jarzębiaty po prostu, farbowany grizzly. To jest bardzo ciekawe piórko. To nie jest jeszcze jakoś super znane. Ciężko to dostać. W tym roku tego w ogóle ma nie być na rynku europejskim. To jest piórko typu spej. Charakteryzuje się tym, to jest do much łososiowych, ale też i do morskich. Bo jak spojrzysz sobie dokładnie, to tu są bardzo długie promienie. Zobacz, to wygląda jak futro. Tak, to czasem się nazywa nawet birdfurem, czyli ptasim futrem. Specjalne rasy kogutów, to jest w ogóle niezła szajba, że koguty. Jest kilka firm na świecie, Whiting, którego tu trzymam, Metz i Keo, amerykańskie, pewnie jest pięć, jakby dobrze policzyć, które specjalizują się w hodowli specjalnie wyselekcjonowanych genetycznie ras kur, które są potem kurami muchowymi. A morskie kapki, bo większe, na morze wszystko jest większe, w odpowiedniej palecie barw i tu jest nawet napisane gdzieś pewnie, że to jest salt water, czyli morska kapka. Mogą być też tanie muchy. Właśnie o tym miałem mówić, mogą być też tanie kapki. To nie jest tak, że musimy mieć amerykańską kurę, która przyszła z cłem ze wszystkim u nas. To my jako zawodowcy my to mamy, żeby ludzie mieli te muchy, które widzą w katalogach. Generalnie jeżeli ktoś kupi indyjską albo jakąś inną, tańszą kurę, taką ogrodową, gdzieś będzie miał kapkę albo jej siodło, to też da się to zrobić. Cena takiej kapki to jest kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Takie kapki kilkaset. Kilkaset, ale mówię, to od tego bym nie zaczynał. To pokazuję po prostu ze względu na to, że jest to używane w morzu. Co do cen jeszcze wrócę na chwilę do imadła. Imadło jest ważne, bo to jest podstawowe narzędzie pracy, powinno być stabilne. Cena imadła kilkadziesiąt złotych, kilkaset. Bardzo polecam tego Danweisa. To jest duńska firma, zawodowcy na tym kręcą, a to jest nadal w zasięgu cenowym 200 zł. Można kupić sobie super kombajny, włoska firma Stonfo robi świetne, ale ja tu bardzo wierzę mojej żonie, która jest naprawdę absolutnie genialną flytierką i można mieć kombajn, można kręcić na Danweisie, na stole z płyty USB i też muchy wychodzą. Przygląda się jego żona cały czas tutaj. No i jego żona wystąpi, tak, wystąpi w odcinku, bo pokaże, jak tutaj ładnie tą muchę zrobić. Arek jest po prostu zbyt brzydki, żeby ten odcinek zrealizować.
Dokładnie. Ale za to Arek może zabłysnąć takimi błyskotkami. To tak, są to, syntetyki. Troszkę, to są syntetyki, czyli rozmawialiśmy o kurach, z nich się robi jeżynki, ale no może to też flasze. Ogólnie muchy to flasze. W morzu tych flaszy jakby trochę więcej czasami. Fajna rzecz, która rozmaica muchę. Ja tu mam akurat taki Polar Flash firmy Hedron. Nie bez przyczyny wymieniam akurat tą firmę. To nie zlokowanie produktu, to jest zwrócenie uwagi, że nie wszystko da się załatwić AliExpressem. Fajne są te produkty niektóre z Chin, ale mucha powinna być wytrzymała. A te flasze, to jest w ogóle firma, która wymyśliła te flasze. Oni sobie to opatentowali. Ciężki kontakt jest z chłopakami w Stanach, ale na szczęście udało nam się ogarnąć temat, więc flasze też nie są w naszych muchach z przypadku. Są to hedrony porządne, które gdzieś nie zaśniedzieją, gdzieś nie zajdą jakimś kolorem, nie oderwą się przy pierwszym rzucie. Czy bywa tak, że one rdzewieją, bo mają takie wstawki metalowe, nie, metaliczne? To nie jest żaden materiał metalowy, więc to nie zardzewieje. Szybciej możemy mówić o rdzewieniu drucików, bo powiedzieliśmy o piórach, powiedzieliśmy o syntetycznych flaszach, no ale mucha to też nić. No nić nie zardzewieje, ale nić na morską muchę na pewno jakaś troszkę grubsza. Numeracja jest w zasadzie prosta. 8-0, 6-0, 3-0. Na morze bym polecał 6-0. Też fajny, taki wściekły kolor. Fajnie to wygląda, ale zardzewieć, wracając do tematu, może drucik. I tu druciki znowu stosowałbym nieprzypadkowe. Jest firma na przykład chyba najbardziej powszechna Unii, oni są z Kanady. Te druciki nie rdzewieją. Nie zdarzyło mi się, żeby mi drucik zardzewiał. Niekoniecznie możemy temat oblecieć castoramą. My próbowaliśmy wielu chwytów, ale ponieważ lubimy naszych klientów, a jak lubimy to i szanujemy, no to staramy się nie kupować materiałów w castoramie. Nie da się czasem obejść systemu, po prostu. Nie? Musi to być, ktoś już to przetrenował w Kanadzie, ktoś już to robi od kilkudziesięciu lat, nie wyłamujemy otwartych drzwi, to nie są drugie materiały. Szpulka nici 7 zł, drucik maksymalnie 8. Dla kogoś, kto nie kręci zawodowo, szpulka nici to jest na kilka lat. Naprawdę, więc tu nie warto oszczędzać. Zestaw wejściowy, tak bardzo zgrubnie licząc, żeby zacząć kręcić muchy, myślę, że no policzmy, i madło 200, narzędzia niech kosztują maksymalnie z nożyczkami 100, parę materiałów na początek, 1000 trzeba wydać. 1000, ale to najgorsze jest to w tym, że zawsze będzie nam brakować żadnego materiału. No i tu pojawia się firma flytajerska, która z racji tego, że robimy to zawodowo, no to aktualnie jesteśmy po przeprowadzce i my śpimy już w naszym warsztacie, więc śpimy z materiałami. Tak czekamy, kiedy się uczulimy na to wszystko, bo, tak. Bo sporo tego jest. Odkur przez sierści i syntetyki. Mi się nasuwa takie pytanie odnośnie długowieczności takiej muchy. No bo łowiąc na jakimkolwiek przynęto, ostatnio mocno katuję bodziasy. Serię o bodziasach macie o tam u góry. One, słuchaj, no jak Belona bierze, to ten bodzias, który no jest akrylowy, jest troszeczkę zmatowiony od tych ząbków. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o muchy? Taka mucha na Belonę, na ile Belon ci starcza? Zależy, ile kontaktu mucha ma z zębami ryby. Belona ma te ząbki takie dosyć gęste, potrafi poplątać tą muchę. No i fajnie, że zadajesz to pytanie, bo tu znowu wracamy do materiałów. Niektóre materiały nie nadają się na morskie muchy, na zęby. Materiał jest dobrze rozczesać. Szczupakowe muchy, muchy morskie, streamery. Można normalnym grzebykiem niektóre rozczesać. Też na przykład ten flash powinien być nie taki choinkowy. My też próbowaliśmy tego chwytu i wyrzuciliśmy, ojejku, ale mnie to razi, wyrzuciliśmy całe pudło choinkowych lamet, bo myśleliśmy, że złamaliśmy system. Oto teraz będziemy to dodawać do niektórych rzeczy i to nawet nie, że klient nie zauważy. Nie, jeżeli można taniej, jest to dobre, to dlaczego nie? Ale okazało się, że nie jest dobre i poszło przy przeprowadzce do kosza. Więc jeżeli mucha jest zrobiona z sensownych materiałów, mocniejszych, po prostu można ją rozczesać. Odpowiadając na twoje pytanie, na ile Belon mucha starczy, ja bym zapytał, o ile kamieni po drodze ta mucha przywali, nie? Bo serce muchy będzie haczyk. Jeżeli haczyk będzie zniszczony, no to mucha jest automatycznie do wyrzucenia. Ale myślę, żeby tak odpowiedzieć, kilkanaście ryb, kilkadziesiąt. Może być taka historia, wszystko zależy od haka i warunkach, w których łowimy, bo jeżeli muchy nie wypłuczemy w słodkiej wodzie po łowieniu, wypijemy piwo, pójdziemy nyny i mucha nie będzie przepukana,
to nawet dobre materiały potrafią zardzewieć i finalnie mucha jest do wyrzucenia. Czyli twoim zdaniem takim słabym ogniwem w muszce jest ten haczyk. Tak, dlatego my wiążemy tylko na duńskich Arexach. Do tej firmy mamy dobry dostęp, jesteśmy dystrybutorem firmy Arex. Kolejny raz mówię, nie jest lokowanie to produktu, bo ja bardzo chętnie powiem, że są świetne haki Mustada i Gamakatsu, ale do tych haków po prostu w Europie jest słabszy dostęp. Arex to Duńczycy, wiedzą co robią, właściciel tej firmy Morten zjadł zęby na łowieniu w morzu. Facet miał wielką hurtownię wędkarską, a finalnie skupił się na hakach i jako osoba łowiąca w morzu właśnie dlatego, że my jesteśmy z Pomorza, związaliśmy się z Arexem i jesteśmy ich dumnym dystrybutorem. Fajne haki, mocne haki, Black Nickel, troszeczkę delikatniejsze, ale nadal dobry na morze, tylko trzeba je pukać. No i wykończenie Ace Steel to już takie solidne. Macie tam cały jeden duży film o hakach, także dokładnie. Już muszę tutaj stopować Arka, bo znowu nam wyjdzie godzina. Często stosujesz oczka. No i właśnie, możesz coś na ten temat powiedzieć? Oczka mają jedną funkcję, w zasadzie dwie funkcje. Bywają tak zwanym strike pointem, czyli ryba od razu wie w co uderzyć, ale też obciążają. Przynętę to by była druga funkcja. Często je się stosuje w muchach morskich. Takim bardzo prostym oczkiem i obciążeniem muchy będzie bead chain, czyli łańcuszek kulkowy, a to można iść po niego do Castoramy akurat. To łańcuszek kulkowy można kupić w sklepie muchowym, można kupić w Castoramie. Problem może być jedynie z rozmiarem, no bo firmy muchowe od razu się nastawiają na muchy i my też grzecznie to kupujemy po prostu w hurtowniach, ponieważ mamy od razu właściwe rozmiary, właściwą kolorystykę. W Castoramie dostaniemy srebrny, nie wiem, złoty i to będzie wszystko. A może to jest kolorystyka. Ma być kolorowe, jak woda jest zmącona. Fajne doświadczenie. To jest mega ciekawe. Oglądaliśmy kiedyś filmik o krewetkach. Muchach w kształcie krewetki i znowu wędkarz duński mówi, że miał dobry dzień, ryby brały jak szalone i on sobie testował muchę robioną z materiałów świecących pod światłem UV i z takich zwykłych. Okazało się, że te, które świeciły w UV i to zdarzyło mu się naprawdę wiele razy, były o wiele bardziej chętnie atakowane przez trocie, ponieważ ryba miała większą możliwość zobaczenia tego. Ja tu powtarzam za kimś, ja nie miałem takiego zdarzenia, ale myślę, że nie bez powodu, ja myślę, że to się sprawdza w całym wędkarstwie. Brudniejsza woda, żywsze kolory, w morzu może mieć to duże znaczenie, nie? Zwłaszcza. No, w morzu woda jak jest trącona, no to te balony odpływają nam raczej z tego brzegu, raczej łowimy w tej wodzie takiej przejrzystej, no i nie boisz się używać takich bardzo mocno siecących przynęt? Nie, belona to zdecydowanie są kolory. Tu znowu posłużę się wiedzą Tuńczyków. Ja belon trochę złowiłem w życiu akurat, ale mówię, Skandynawów się nie da prześcignąć przez to, że oni są typowo krajem morskim. Oni są otoczeni tym morzem i oni wiedzą naprawdę, co robią. A to, co u nich działa, działa też i u nas. Tak się składa. To wielu naszych klientów łowiących na nasze muchy może potwierdzić, że łowią na skandynawskie wzory i to działa w Polsce. Kolory są piekielnie ważne. Jedna z takich podstawowych muszek belonowych to koberbasen. Wściekły, miedziany kolor, bardzo świecący, bardzo prosta mucha, imitująca jakąś małego kiełżyka, garnele, coś takiego. Ale tam jest właśnie flash w kolorze miedzi. No, zresztą spójrz sobie na paletę, to są ten dubbing, czyli ten materiał na tłowik też nie przez przypadek tutaj przyniosłem, bo on jest opisany jako saltwater. Robi to amerykańska firma Wapsi i zobacz, jaka to jest paleta kolorów. I to jest morski zestaw. Jest tam trochę jakiś piasek, jakiś beż, watery olive, ale jeżeli chodzi o kolory mocne fluo, cała paleta, więc nie należy się bać kolorów w morzu, ryby chętnie to pobierają, a belony z jakiegoś powodu wszyscy robią pomarańczowe muchy, no i my w naszej ofercie mamy dwa zestawy takie belonowe, one też mogą być trociowe na przykład i tam jest dużo pomarańczy, miedzi, czasem się sprawdza świetnie wściekły róż, nie? Jest taka muszka Pink Demon, czyli różowy demon, bardzo fajnie wygląda. Ciężko zrobić zdjęcie, bo się róż prześwietla, ona jest tak różowa, nie? To już jest fluo do kwadratu. To fluo tutaj to jest nic, tamto to już naprawdę kuje w oczy. Belony to lubią. No dobra, słuchajcie, kończymy odcinek. W następnym odcinku już w akcji będzie i Madełko, no i będzie Arek z żoną. Jego żona pokaże właśnie bardzo precyzyjnie, weźmiemy jakąś kamerę makro, pokażemy wam jak no, faktycznie porządnie związać tą muchę, żeby ona nam się faktycznie nie rozpadła w tym pysku belony. Aga będzie to robić z długimi paznokciami, więc w ogóle zobaczycie czat, nie? Bo to nie ułatwia, a Aga to potrafi zrobić. Tak, czary mary będą. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! We'll be right back.